No dobrze, po długim, bardzo długim testowaniu przygotowałem misję maj, przy okazji też od razu czerwiec. Tylko tak, zbliża nam się okno na Marsa, więc pozwoliłem sobie już wyprowadzić, żeby oba ryki były w konstrukcji, bo będziemy startowali za około 2,5 miesiąca. Przy okazji, to się składa, że korzystając z tego, że w trakcie testowania można wczytywać grę z testu, ale nie przewidziałem jednej rzeczy, że jeżeli wczytam nie z symulacji, to wracając z symulacji zostanę wywalony do symulacyjnego czasu w świecie rzeczywistym poza symulacją, można powiedzieć, więc musiałem powrócić do ostatniego zapisu, jaki miałem i ostatni zapis, jaki miałem, to było tuż przed odzyskaniem kapsuły Koala 6. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem, tam na pewno wziąłem misję dodatkową z manewrami. Gdzie to jest? Tutaj właśnie. Tutaj mamy 6 dni łącznie, nie jakieś tam wybitne manewry. Co jeszcze chciałem tutaj zrobić? Właśnie, czy ja DABA mam? Czy ja DABA wyprowadzam też? Nie, nie wyprowadzam, a misję chyba mam pod DABA. Niech ja zobaczę. Tak, jest tutaj DABA. 300 jednostek. Dobra, to w którymś tam momencie będę musiał to załatwić. Dobrze. Przy okazji jeszcze, tego chyba nie wspomniałem, że Rui nietoperze postanowiłem przygotować. Będzie to konstelacja 6 satelitów komunikacyjnych w paśmie S. Będą krążyły na orbicie polarnej dookoła Ziemi i analogicznie 90 stopni 90 stopni przechylona orbita będzie kolejnej takiej samej konstelacji 6 kolejnych właśnie satelitów, które wszystkie będą się nazywały nietoperzami czy to gackami, więc będzie rój gacków 12 łącznie, dwa razy mniej niż glonasów, które swoją drogą właśnie będą wyprowadzane. Nie pamiętam, czy te punkty wydałem, prawdopodobnie wydałem, więc jeszcze raz wydam. Wszystko w R&D leci, bo to nas najbardziej zgniotuje na razie. Przy okazji, aha, nie ma, dobra. Czyli wczytałem jeszcze, bo dodałem sobie jeszcze misję dla części nie dla AP Zero, ze względu na flagi, które mógłbym umiejscowić na pojazdach, ale coś one się tak niekoniecznie najlepiej działały. Czy coś jeszcze? Chciałbym jeszcze zobaczyć, 312 punktów nauki mamy i to chyba też ostatnio wydałem. Tak, prawdopodobnie. Nie pamiętam na co, czy poszedłem w wczesne nuklearne. Poszedłem chyba w elektronikę. I byśmy poszli od razu tutaj, bo w nauce mamy, tak, mamy sporo tutaj, więc przyda nam się. No w ogóle wszystkie te technologie będą przydatne. Ale nie możemy iść dalej w niczym poza w komunikacji, przepraszam. No to się trochę zawiodłem. Będziemy potrzebowali jeszcze uzbierać trochę ponad 1,5 miliona. Jak to w ogóle wygląda kwestia? Separate Structure Tank Upgrade. To nas nie obchodzi, my już z oddzielnych struktur nie korzystamy od dawna. No dobra. Cóż to takiego? Tak. Tu jeszcze mamy tak zaawansowany scrubber. Okej. Okay. No dobra, to tu chyba więcej nie będę miał, więc zbieramy kolejne punkty nauki i będziemy teraz wysyłali 2 glonasy, a za niedługo będziemy wysyłali także Rafała. I potem będę też przygotowywał Gabriela, czy będziemy mieli 3 pojazdy, które będą przelatywały co chwila około Merkurego. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to ładnie nam go zeskanują. Dobrze, więc możemy się zająć
GLONASS-em 23 i GLONASS-em 24. Nie jestem pewien, czy tych GLONASS-ów nie usuwam w momencie, jak to wszystko wyprowadzę, bo teraz ja też poczyściłem ten z orbitę, bo miałem chyba coś około 100 obiektów na orbicie. Teraz mamy 60 chyba, albo 60 parę. Tak. Ale rośnie nam to. Nie jestem pewien, czy ja będę chciał utrzymywać tę setkę, 200, czy ile tam tych satelitów. Preferencyjnie pewnie by było się trzymać gdzieś koło 20, no ale no będzie nam rosło niestety. No dobrze, więc... A! Ja w ogóle ich nie wyprowadziłem. Tak. To wyprowadzamy wszystko. Tak, bo Rafał, za ile ty ruszasz? Jeszcze raz zobaczmy Merkurego. Merkury. Lotycz. 24. Dobra, to jeszcze mamy sporo czasu. Lori będzie już mnie wkurzała. Czy wkurzało? Nie jestem pewien, jakiego rodzaju jest Lori. To jest Lori 2. Lori 1. O, właśnie. Zapomniałem już, jaką technologię to odkrywaliśmy. Dobra, a będziemy tak. Lunar Rated Power Generation. To jest dobre pytanie. Czy to jest... czy to są RTG, czy to jest... czy to są solary? No dobrze, przewijamy i wyprowadzamy GLONASS-y za moment.
Dobrze, i wykonaliśmy misję GLONASS. Znaczy, jeszcze będzie się wygnała około 2 dni, bo potrzebujemy jeszcze przeczekać się tak zwany shake-up test. Czyli przez 2 dni będzie sprawdzało, czy wszystko znajduje się na miejscu. Mam nadzieję, że żaden GLONASS nam nie wyleci z orbity, ale na razie wszystko wygląda w porządku. Mamy jeden punkt ulepszeń, świetnie. Czy coś mamy dodatkowego, ciekawego? Chyba nie. Nie, nie wydaje mi się. W ogóle myślałem, żeby już zacząć szkolić astronautów pod misję Apollo, bo powinniśmy mieć zaraz dostępne kapsuły, jeżeli już nie mamy dostępnych kapsuł Apollo. Tak, zobaczmy, kiedy one są, czy już są, czy jeszcze nie. Moment, bo tu już jest lądowanie księżycowe i to już mamy odkryte, czyli powinniśmy teoretycznie być w stanie już wylądować. To jest LEM. A kapsuła Apollo, co już tutaj była? Czy ja to przegapiłem? Nie wiem, to jest MK2. Moment, tutaj są kapsuły, dobra. I. Czy tutaj jest Apollo? Nie wydaje mi się. Major Capsules. Tak, tu jest Apollo Command Module. Czyli zobaczmy, kiedy odkrywamy dojrzałe kapsuły, bo możliwe, że bym zaraz się tym zajął. I trójka naszych astronautów zgarnęłaby się właśnie za szkolenie z misji Apollo, a reszta by się przygotowywała do zakrwawienia z pierwszej stacji kosmicznej, która też niedługo powinna powstać. Teraz tak, Nature Capsules, no to parę miesięcy już jest. Tak, więc to lada moment. Czy coś my tu mamy na razie? Nie, możemy przeczekać do wykonania misji GLONASS. I proszę, wykonana misja. Mamy 5 milionów już. Świetnie. Teraz pytanie, czy to nam daje jakąś inną misję teraz? Nie, chyba nie. Chyba mogliśmy to tylko raz wykonać. Chociaż jeszcze się tu rozbijają, ale nie, 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 nie. Nie ma. Trochę szkoda, ale też zrozumiałe. Tak, potrzebujemy. Co, potrzebujemy jeszcze miliona. Właściwie to lądowanie na asteroidzie, ale mamy ograniczoną ilość dwugwiazdkowych, więc nie wiem, czy bym chciał się w to pakować. I nie załatwiłoby nam to wystarczająco. Rowerek na Merkurego byłby idealny. Ale nie, rowerka tam nie wyślę, to nie ma szans. Tak, to by się już przydało, załatwione. Dobra, zobaczmy, kto jest w stanie przeszkolić się w Apollo. Bo potrzebujemy trzech załogantów do Apollo. I teraz tak. Jak to jest z naszymi astronautami? Zoja i Tobias są nieaktywni. I macie misję Gemini. Okej, świetnie. Czyli czekamy tylko na was. I to będzie 27. Ale przed tym będziemy wysyłali 24 Rafała? Tak, 24. Dobrze. Zobaczę jeszcze, jak wyglądają nasze budziki. Mamy Michała za 42 dni. To jeszcze masa czasu. Dobrze, czy coś jeszcze? Ja może Kale wypchnę, bo. Tak, Rui Gacków nie jest tak wysokiego priorytetu. Może nawet tak wypchnę. Bo pierwszy Rui Gacków powinien już nam wystarczyć, a drugi.
żeby było upewnienie. Będę musiał jeszcze zobaczyć, na jakiej wysokości najlepiej będziemy wypuścić, czy to będzie na przykład jakieś 8 megametrów, czy 7 megametrów, coś ten deseń. Tak, żeby też ładnie można było rozprowadzić preferencyjnie co 60 stopni. Pewnie mi się nie uda, zwłaszcza, że z principium orbity paskudnie maszerują. No dobrze. To ja może zrobię tak. Tak, dodajmy alarm. Pewnie powinienem był trochę wcześniej dodać, ale opóźnienie o 1,5 godziny nie powinno nas zabolać. Nie, przepraszam, nie o 1,5 godziny, to będzie 12 godzin, jak już, jeżeli się nie wyrobimy. No dobra, ale to też nie powinno za bardzo zabolać. Ale myślę, że na tym bym na dzisiaj zakończył. I myślę, że będę wypuszczał Rafała i potem co? Potem Rójgacków i to będę. Tak, będę miał sporo do robienia, kiedy będę potrzebował siedzieć w ciszy, a i tak będę miał co chwila momenty, kiedy nie mam co robić, muszę czekać do transymulacji na transa innego, więc wtedy porobię. No dobra, to myślę, że na tyle w tym odcinku, więc życzę wam wszystkim miłego dnia.